O, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem LJ, a to jest Zio. Ja jestem Zio. I ogólnie gramy w parkury. Jest kolejny odcinek. Yes. Nie spodziewałeś się tego, prawda? No. Oczywiście, że nie. Znaczy ja? Tak? Nie, znaczy, Dawida pytałeś. Dobra, okej. Okay. Tak. Także możesz napisać komentarz, czy się spodziewałeś, czy się nie spodziewałeś, że dzisiaj będzie odcinek z parkura. I dokładnie. Zapraszam cię oczywiście serdecznie do Zio na poprzedni odcineczek, gdzie męczyliśmy się z innymi fajnymi, prawda, tutaj poziomami, bo wszystkie poziomy tutaj na tym parkurze są bardzo, bardzo oczywiście kreatywnie zrobione. A tymczasem lecimy oczywiście i łopeczce w górze nie zapomnijcie, bo to jest very important. O kurde. No, dokładnie. Oj, sorry, że się tak udało się tryniłem tutaj w pół drogi. Ej, udało się! Halo, co teraz? Oj, shit, sorry! To chyba nie jest... Czekaj. Co to? Tutaj. Tej strony. Co ty gadasz? No jest tutaj drabina pod tym klockiem. Czy ja mam zrobić 180? To nawet chyba, no, coś takiego będzie. Co? Znaczy, widzisz ogólnie to... Zaraz, czekaj. Aha, no nie wiem, czy to ci się uda. Ojeju, ale czaisz, o co chodzi, nie? To może być trochę trudniejsze niż wygląda. Ja tego skoku w życiu nie zrobiłem. To teraz zrobisz, czas najwyższy na pierwszy raz w życiu. Ups, jestem na dole, chyba jednak ze świnią nie wyszło. Nie wyszło ze świnią? Dobra, zaraz ci przywołam świnię. Spróbuj skoczyć, może ci się uda. No, spróbuję. To jest bardzo trudny skok, kurde. No, trochę tak. To jest bardzo trudny skok, naprawdę. To muszę przyznać, dobra, czekaj. Proszę bardzo. Gdzie tylko ja? To jest naprawdę trudny skok. Dobra, sobie tutaj świnie ustawię i, no i trzeba niestety próbować. Kurde. A damy radę, no co ty? Znaczy, ja wiem, że damy radę, bo to jest możliwy skok, to nie o to chodzi. Tylko po prostu jakby znam swoje możliwości i wiem, że nigdy czegoś takiego nie robiłem. Jakby. Ale on nie jest jakiś super ultra trudny. Znaczy, no, może nie jest najprostszy, ale wiesz. Ohoho. Jak tam się zawinąć, nie? Właśnie, ten kocyk u góry, on przeszkadza strasznie. No bo strasznie. Tak, bo trzeba by było skoczyć z drabinki u góry, tak? Jakby, żeby na spokojnie sobie obkręcić się. Bo nie zeskoczysz, jak jesteś jakby powieszony na drabince. No. Więc to jest ten problem, nie? A może bez skoku, żeby nie walnąć głową o ten klocek u góry. To, że po prostu ze sprintem, nie? No. Kurde, może? Ciężko to wyczuć, szczerze mówiąc, dobra. Trzeba spróbować, zaraz damy radę. No co ty, kurde, no nie martw się. Przynajmniej sobie te skoki poćwiczę takie, wiesz, takie tutaj na drabinkę, zwykłe, nie? No. Bo tak, one... tak, tak. Co ty gadasz? Tak, ze sprintem. O kurde, szalone. Okej. Okay. Dobra. No, to masz fajnie. Po prostu nie dotykaj ściany, musisz wyskoczyć poza ścianę jakby z tym sprintem. Znaczy bez skoku oczywiście, nie? I wtedy dopiero się zakręcić jakby. Kurde, to jest... Dasz radę. Ja zahaczam radę. o bok jakby drabinki, nie? I nie o to mi chodzi. Dawaj, dobra. Szybko, zaraz. Teraz mam większego stresa, bo ci się udało i teraz kuźwa. No weź, przestań, dobra, no. Wiesz, że ja mam więcej farta niż tego. Jest! Nice, no i co? O, nigdy tego nie zrobiłem, takie trudne. No nigdy nie zrobiłem, pierwszy raz w życiu, nie? No to masz... Nie, no znowu! Ale dobra, teraz łatwiejsze chyba są. Nie, tutaj nie ma od... O kurde, czekaj, tam nie ma od boku tego... Okej. Tej drabiny, nie? Aha. Też tutaj normalnie idziemy po drabinie teraz. Aha. O kurde! To takie trudne. Kurde. Spokojnie. Byłem już, po prostu już to czułem. Najgorsze jest to, że nie możemy na tych drabinach sobie zrobić tego, nie? Tak. Checkpointa. Trzeba przejść cały etap i dopiero... O kurde, okay. To daleko. Dobra, to było prostsze dużo niż tamto. Tak, tylko że jakby jak jest drabinka typowo koło drabinki, to... jakoś nie umiem tego wyczuć. Jak jest kratkę dalej, to spoko, to sobie wyskakuje, obracam się, git. Ale jak jest obok, to jest... To jest źle. No. O, no patrz, złapałem się. No co za postać w ogóle, no. Ty, ale następny to jest po prostu świetny, ja ci muszę powiedzieć. Super. Cieszę się bardzo, naprawdę. Podzielam twój entuzjazm, naprawdę. Oj, będziesz podzielać, jak tutaj dotrzesz, naprawdę, mówię ci. Dobrze. Kurde, ja nie widziałem czegoś takiego jeszcze. Jak tutaj dotrę, to ludzie będą w szoku, naprawdę, bo to jest naprawdę szczyt no moich dawaj. Możliwości. Cicho! Co to za świnia podłożona? Nieważne, nie ale się udało. Wszystko. Ale się udało. Ja to widziałem, no proszę cię. Łocie panie, ty jakżeś mi się wydarł do ucha. Sorry, ale no po prostu widziałem, Baszu jak ty oszukistujesz mnie. Nie, to tylko było w razie czego, wiesz, żeby... Podkładasz świnie. To było w razie czego, bo po prostu tak. Okej, tutaj ups. O, nie, dlaczego? Halo, dobra, od początku. Jakoś tak Grand nie drabinę. Udało się tam, a tam było tak łatwy ten skok w sobie, tylko... A z drabiny w sensie, tak? Nie wyszło tak, się? Tak. A to jest łatwy skok, tylko że... O właśnie, dobra.
To jest na pewno zdecydowanie łatwiejszy skok. Ale że przyszedłem tam te drabinki, to jestem autentycznie trochę tak w szoku, nie? Dumny bądź z siebie, a nie... Jestem dumny! No. Łodziwanie zostawiłem sobie tu. Spawn point! Dobra, to sobie zostawię na arbuzie. Okej. Okay. Arbuz, czekaj, spawn point! Dobra, w ten sposób. O. L. A, i teraz ze środka, do tej spirali, tak? L. A, L. Tu można... A nie, nie można na górę wyjść! Co tam chciałeś kombinować? Ja tak... Tak myślałem, a, sobie idę na górę, nie? Nie. A tam są ściany wszędzie dookoła. To jest taki zygzaczek. Hops! Yeah! Oh yeah! Co tu mamy stawki? Jest dość prosta. Uuu, ciasteczka! Cookies, znaczy... Cake. Cake mapa. Tędy. Hops. Dobra. Hops. One są jakieś takie nie za długie te niektóre etapy, nie? O kurde! Co? Ej, shift nie działa. Shift nie działa. Nie działa, bo to jest mniej niż półpłytka jakby, no nie? No właśnie. Wszystkie... What? To powiem ci, że... Że nieźle. To jest jak z kaktusami. O nie! Co ty gadasz? W sensie, znaczy no nie bije, ale jest takiej szerokości jak kaktus to ciasto. I tu jest takie skakanie obok tego, obok ciasta. O kurde. Rozumiesz? No. Ej, nie tą stronę. Halo, strony mi się... Strony mi się... O, tu. Dobra. Jak ja mam wejść na górę? Mam zjeść to ciasto, czy co? Tak, to jest tip, żeby przejść tą mapę, nie? Wpierdzielasz ciasto, tylko ej, ale... mamy pisul, więc tak nie za bardzo. Ale serio, stary, ej. Co? Czekaj, zaraz tam przyjdę, to nie... niby. A, no ej! Nie mówisz na górę, nie wiem, zaraz. Nie mogę na krawędź tam tego ciasta wskoczyć, kurde, no. Dobra, hops. Hops. No ej, ty! Mi gorzej idzie skakanie po tych krawędziach niż przy kaktusach. No spoko, chociaż myślę, że na nic może ci się nie zdać to skakanie, bo... Czekaj, a tu... Nie, bo tu jest... Aha, bo tu jest na górę, tu... Ty, ja zacząłem się zastanawiać, czy naprawdę nie jest przemyślane tak, żebyśmy musieli... No... Nie no, myślisz, że co, że jeść to? No nie, właśnie... Nie było tego wymogu, że tak powiem, game moda czy coś... Czekaj, tu jest... Bo tu jest na górze, tutaj... A no tak jakbyśmy góry... musieli od tej strony przejść, nie? Tu gdzie ja A jestem? Nie ma tam nigdzie bariery czy coś? Chyba nie. Chyba? Nie, no nie ma. Nie ma raczej. O kurde. Ja tak boję się zaskakiwać, wiesz, bo nie mam tutaj spawnpointa. Jezu, ile się namęczyć muszę, żeby tam w ogóle do ciebie przyjść. Ej, wiesz co, ja po prostu się cofnę stamtąd. Kurde! Nie mogę tam doskoczyć, no. Panie kochany. Po prostu nie bez sensu. Słuchaj, bo... Musielibyśmy zgłodnić, żeby to zrobić chyba, naprawdę. Nawet jak tam dotrzesz, to zobaczysz, że tutaj nie ma w ogóle żadnego przejścia dalej. Ty, ale w sumie nawet to nic nie da, w sensie, co, że zgłodniejesz, skoro jakby i tak musisz skoczyć na to ciacho. Wiesz, o co chodzi? No co, rozwaliłbym to i... I nie, tak zeżarłbyś drugie i trzecie od dołu i miałbyś miejsce, żeby się wsunąć wyżej jakby, nie? Aha, o kurde. Tylko ty, to musielibyśmy być bardzo głodni. A jakby tak... Jakby tak... Też o tym myślałem, żeby tam postawić tak sobie tutaj. Ten... O, no. Weź się teraz powiedz. O! Okej. Okay. O, czekaj, teraz jestem tu. Kurde. No właśnie, to jest trochę problem. O, na górze jesteś! Nice! Co? Cicho, taki troszeczkę cheat. Ops, spoko. Ops. O, i mamy to i o to chodziło. No dobra, to ja idę w takim razie do ciebie. No w ten sposób trzeba niestety zrobić, bo jakby nie mamy innej możliwości. To znaczy, to jest nasza możliwość, którą sami sobie stworzyliśmy jakby też, nie? Żeby nie było, słuchajcie, no te spawnpointy są dodane przez nas, a nie przez... Tak, bo się mnie ludzie pytali, a ja mam tą mapę i nie mam tych spawnpointów, nie? Ja mówię, no to zio zrobił. To jest taki wariat to, że on takie rzeczy robi, no. Dobra, okej, okay, patrz, no też jestem. No tak, spoko. Ej, o kurde, świnio, zepchnęłaś mnie. W sensie no, to właśnie... było do świni, nie do ciebie, żebyś nie myślał. No, tak, zrozumiałem. Nie musiałeś tego precyzować, bo teraz poczułem się, jakby było do mnie. Nie, no właśnie nie chciałem, żebyś myślał, że do ciebie. Okej. Okay. Arctic Wolf, Map Creator. O, Map Creator. O, to jest główka twórcy mapy, okej. Okay. To znaczy, że my już... O! Być może my już docieramy. Ho! O kurde. O nie, kurde. Ho! Jezu, jakie trudne te skoki są. No to już pewnie ostatnie etapy będą, kurde. Ej, to smutne, hops, że tak szybko. Hops, tak szybko odchodzą te parkury. Się udało. Spoko, znajdziemy jakiś dłuższy. Nie, ja szczerze, czy wam się podobają. Po takiej mapce parkour ja bym z chęcią zagrał w jakąś taką mapkę bardziej, nie wiem, jakąś adventure, coś.
taką, wiesz, taką na, o innej tematyce. Jasne, może, nie? Jak najbardziej. Też są niektóre. Słuchajcie, długie. Widzowie drodzy, napiszcie nam, czy wam się podobają takie mapki, żebyśmy przechodzili takie, i parkour w naszym wykonaniu, czy wam się też podoba, to też taka informacja. To może będzie więcej. This nie? jump is possible, but remember you're in creative. Okej. Okay. Jaki creative? Nie, no, to, no ten, że ten skok jest możliwy, ale pamiętaj... you're in creative... Nie wiem. Nie rozumiem do końca. No easy jestem. Skok, easy skok. Wystarczy się rozpędzić na tym lodzie. Aha. A, bo ty jesteś tam, dobra. No właśnie, bo ja tak, wiesz, no... Jeszcze spoko. Mógłbyś tak poczekać? Czekam. Oh no! Thank you for playing! O nie, a mnie tam nie ma. Czyli jeszcze! Czyli jednak, dobra, czekam na ciebie, czekam. Mogłeś poczekać, no. Nie, bo tak odwróciłem się tylko, żeby zobaczyć, o co chodzi, czy będzie jakiś kolejny etap, czy coś. No ja tu czekałem z każdym kolejnym, a ty już mi zaspoilerowałeś, że to koniec. Przepraszam! Nie? Ale chodź, zobacz, jaki ładny ten koniec, chodź! Już muszę teraz przyspieszyć trochę. Musisz go zobaczyć. Nie. Już biegnę. O, no to widzisz, patrz, ale nawet tematycznie zaczęliśmy temat kolejnej, powiedzmy, mapki, bo ta faktycznie w tym odcinku niestety, ale chyba dobiegnie końca. Znaczy, no. Nawet nie chyba, tylko na pewno. What? Brawo, tak jest. Okej, okay. Dobra. Tak więc słuchajcie, mamy tutaj koniec mapeczki oczywiście, co tu mamy? Hope you enjoyed all 100 parkour sections, czyli w końcu było jednak 100, a nie 126, okej. Okay. Even fate same you have admitted. Coś tam więcej planuje jeszcze. Ogólnie tak. Będzie więcej, będzie fajniej w ogóle. O, coming soon, patrzcie, hopefully. Cosmic PvP parkour, fajnie. Super Smash Heroes PvP, okej. Okay. Adventure parkour i questioner parkour. Także trzeba znaleźć ewentualnie te mapki, bo nie wiem, z którego to jest mapa ogólnie ta, więc trzeba ewentualnie znaleźć, jeżeli coś już z tych mapek jest dostępne, możecie nam zresztą też napisać, bo wy gdzieś tam kontrolujecie bardzo. A tu możemy nie na tabliczkę, tylko na półpłytkę play again. Możemy jeszcze raz przechodzić te wszystkie parkoury. O tak, marzę o tym. Ja podziękuję. Puść mnie. A tu jest, co to za... Co tu się dzieje? To jest właśnie, sam się zastanawiałem, jak tu wszedłem. Okej, okay. To są główki. Czekaj, ja sobie wezmę tą główkę. Ja bym sobie założył, o. O, i okay, teraz... I teraz tak trochę jak Mikołaj wygląda, tak, że wiesz, to jest święta taka już nadchodzą. Świąteczna, prawda, główka Steve'a. I ogólnie... tak, i będziemy kończyć tutaj oczywiście tą mapeczkę. Jeżeli wam się cała mapka podobała, to zapraszam was, żebyście obejrzeli sobie wszystkie jej odcinki, jeżeli na przykład trafiliście głównie na ten albo na poprzednie uzio. Zapraszam was na sześciusieńkie odcinki, bo łącznie było ich chyba z 6 albo 7. Chyba 7. Jakoś tak. U mnie były 4, u ciebie były chyba 3. Tak. Tak, więc było 7, więc naprawdę było troszeczkę tych odcinków. Każdy był inny, każdy był na innych poziomach, naprawdę fajnych, kreatywnych, więc zapraszam serdecznie, jakby ktoś nie widział, jeszcze możecie się wrócić, gdzieś tam sobie zobaczyć tę tą mapkę, oczywiście te poziomy. No i słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli więcej oczywiście odcinków z Zio i z różnych innych mapek, oczywiście nie zapomnijcie o łapeczce w górze, jeżeli wam się oczywiście odcineczek spodobał, możecie komentować, czy tam napisać w komentarzu, jaką mapkę gdzieś tam mniej więcej chcielibyście zobaczyć gdzieś tam w naszym wykonaniu. Będzie nam bardzo oczywiście miło. I ode mnie to tyle. Coś tam jeszcze. Ode mnie również, także to tyle, tak, no już tyle. Dobra, tak. No to tyle. No to taki macie dzisiaj troszeczkę krótszy odcineczek, bo jest, prawda, koniec mapy. Także dziękuję wam wszystkim jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się do następnego razu. Hej, hej. Na razie. Pa, pa. Au, 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 au.